Mam na imię Kara. Nazywam się Connor. Mam na imię Markus. Oto nasza historia. Witam wszystkich, z tej strony Sarcza. Wy oglądacie 7 odcinek z gry Detroit Become Human. Po ostatnich wydarzeniach z poprzedniego odcinka, tak naprawdę obojętnie jaka postać by teraz nie występowała w głównej roli, to będzie zapewne ciekawie, bo każdy wątek już się rozwinął na tyle mocno, że niesamowicie mnie ciekawi, jak to się dalej potoczy. Dziękujemy za wybranie autobusu w Detroit. Mamy Karę. Dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Ojejku, no właśnie, co teraz, kurczę, zrobić w tej sytuacji? Wstawaj. Musimy iść. Udało się opuścić tamten patologiczny dom. To, co się działo w domu Alice, było naprawdę okropne. Nie chcę już tam wracać pod żadnym pozorem. Ale co zrobimy dalej? Jak sobie poradzimy? Zna pan jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić noc? Nie mam pojęcia. Musicie wyjść. Ciekawe, że ten kierowca autobusu nie dziwi się, że android jest o tej porze sam z małą dziewczynką. No ale to w sumie dobrze, bo nie chcemy mieć dodatkowych kłopotów przecież. Ajajaj, biedna Alice, przecież... W porządku, słonko. Wybiegła tak, jak była ubrana. Znajdziemy jakieś schronienie. W dodatku pada taki mocny deszcz. No, dobrze by było jak najszybciej rzeczywiście jakieś schronienie znaleźć. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Dobra, jak tutaj sytuacja wygląda? Znajdź schronienie na noc. Rozumiem, że wracać się nie będziemy, oczywiście. Zacznijmy od tej strony, bo chyba tutaj mogę z tymi androidami porozmawiać? Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? No, chyba od nich się jednak niczego nie dowiemy. Chodź, Alice. Złap mnie za rękę i idziemy. Jest tutaj parę ciekawych rzeczy do zbadania. Rozejrzyj się. Mamy jakiś motel. Wygoda, ale brak dyskrecji. Potrzebne pieniądze. Okej. A, to patrzcie, możemy sobie przejrzeć różne możliwości, jakie mamy w tym miejscu. Zobaczmy. Otwiera się dopiero rano. Tutaj nie wejdziemy zatem. Otwarte całodobowo. Nie można tu zostać. To jest pralnia, tak? Motel już sprawdzaliśmy. Tam jeszcze. Brak wygody, ale bezpieczeństwo. Jak dostać się do środka? Tam. Parking. Duża niewygoda, ale dyskrecja. No, czyli widzę, że będziemy musieli zdecydować, z czego skorzystać. Otwarte całodobowo, nie można tu spać, poprosić o pomoc. O, to będzie można sprawdzić. Zresztą zbadamy wszystko. Tutaj sklep zamknięty. Dobra. Zacznijmy od lewej strony. Sprawdzić motel, sprawdzić dom i parking. Dobra, czyli tu jest ta pralnia otwarta całodobowo. Przynajmniej chociaż trochę Alice się będzie mogła też schronić. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. No właśnie, bo jest jej na pewno bardzo zimno. Nie mieliśmy przecież czasu, żeby jakkolwiek Alice przebrać tutaj. Ubrania na zmianę. A tu jeszcze mamy jakiś magazyn standardowo. Pszczela katastrofa.
Ogłoszono wyginięcie pszczół zapylających. Od dziesięcioleci naukowcy i rolnicy przewidywali wyginięcie populacji pszczół. Potwierdzając te obawy, wczoraj w Waszyngtonie Światowy Instytut Ochrony Gatunków Zagrożonych ogłosił, że dzikie pszczoły uznawane są za gatunek wymarły. Ich okazy żyją już tylko w niewoli. Konsekwencje tej katastrofy będą miały wpływ na przemysł bawełniany, zapasy wody pitnej i co najgorsze na rolnictwo. CyberLife we współpracy ze Światowym Instytutem Ochrony Gatunków Zagrożonych zaproponowało stworzenie robopszczół. Inne firmy, jak miejskie farmy Detroit, rezygnują z robotów na rzecz eksperymentów z użyciem zmodyfikowanych ras pszczół hodowanych w niewoli. Nie ma jednak gwarancji, że takie rozwiązania się przyjmą. Wielki powrót koncertów na żywo. Zrezygnowali z nich. Dla młodszego pokolenia oglądanie koncertów w wirtualnej rzeczywistości stało się normą. Kto nie chciałby po prostu założyć gogli VR i oglądać występy swojego... albo występu swojego idola w domowym zaciszu? To tani, bezpieczny i wygodny sposób na obcowanie z ulubionymi wykonawcami. Niebawem czeka nas jednak kolejna rewolucja w dziedzinie muzyki na żywo. Rewolucja, czyli powrót do tego, co było wcześniej. Koncerty w starym stylu z publicznością. Jeśli koncert okaże się sukcesem, kolejnym krokiem będzie reaktywacja festiwali muzycznych. Zapowiedź ta jest zapewne muzyką dla uszu fanów. No, ciekawie się to czyta, bo tutaj w tym świecie się to wydaje taka abstrakcja, a dla nas normalność, że są koncerty. Ubrania na zmianę. No ale co? Przecież tak po prostu sobie ubrań nie możemy stąd zabrać. Mogę pogadać z tym gościem? Zaraz to sprawdzę. On chyba zasnął. Budzić go nie mogę za bardzo. Tam są ciuchy, ale... przecież nie nasze. Należą do niego najwyraźniej. No bez jaj, nie będziemy przecież kraść. Ja rozumiem, że przydałyby się suche ubrania, ale... nie, nie będę tego robił. No chodź, idziemy. Kurde, szykuje nam się ciężka sytuacja, bo... widzę, że tutaj będziemy musieli pójść na jakiś kompromis, czy jak? Musimy poszukać jakiegoś schronienia. A tutaj fryzjer, no ale to już nie jest w ogóle oznaczone. Czy ja mogę iść dalej? Nie, stacja jest za daleko. Dobra, mogliśmy jeszcze zajrzeć do tego motelu, zdaje się. Tylko, że przecież za darmo też nie przyjdziemy. A, brak wstępu dla androidów. I $40. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć $40 i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. O kurde. Czyli gdybyśmy chcieli zatrzymać się w motelu, wtedy by się przydały te ubrania, najwyraźniej. W ogóle właśnie, bo... pytanie, czy tam by były ubrania dla Kary, czy dla Alice, a może... dla obu dziewczyn. Tak czy siak, na razie to ja chcę tutaj sprawdzić wszelkie możliwości. Ale nie podoba mi się to, bo póki co każde rozwiązanie wiąże się ze złamaniem przepisów. Tu niczego nie znajdziemy. No właśnie, nie mamy czego tutaj szukać. Ale czekajcie, bo po tej stronie mogliśmy coś sprawdzić, prawda? Czyli rozumiem, że to jest ten dom. On jest, zdaje się, na sprzedaż, było napisane. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. Zakładając oczywiście, można przeciąć ogrodzenie szczypcami. Zakładając oczywiście, że dom jest faktycznie opuszczony. To też jest osobna sprawa. A tutaj mamy jakichś ludzi. Co jest? Już myślałem, że mi się Alice zgubiła.
Chodź, chodź, idziemy. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej. Nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Wow. Androidowi możemy zaufać? Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Co to miało być? Jakim cudem on nagle zniknął? Chodź, Malis. Dziękujemy za wybranie autobusu w Detroit. Czy on tu był naprawdę? Czy nie w końcu, bo już mam mętlik w głowie w tym momencie. Dziwna sprawa. Gdybym mógł się zapytać Alice, czy widziała tego androida. Wtedy bym miał przynajmniej jakąś odpowiedź, czy rzeczywiście z nim rozmawialiśmy. Bo też trudno mówić przecież o przywidzeniach, kiedy sami sterujemy androidem, Karą, która oczywiście jest już tym defektem w tym momencie, no bo... Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. No bo przecież ostatnio się wyswobodziła z tych kajdan. Dobra, pogadajmy ze sprzedawcą. Specjalnie zaprojektowanymi przez CyberLife. Czego tu szukasz? Ponad 40 hektarów odpowiednio zagospodarowanej ziemi odtworzono setki... Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Rany. Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Ojejaj! Czemu tutaj z każdym rozwiązaniem wiąże się jakaś kradzież? No bez przesady. Rozejrzyjmy się jeszcze po sklepie. Możemy po prostu okraść kasę. Nie chcę tego robić, naprawdę. Niezależnie od tego, w jak ciężkiej sytuacji jesteśmy. Patrzcie, zabawkę możemy nawet ukraść. Nie no, odkładamy. Ten pluszek zostanie na miejscu. Co jest? Co się odblokowało? Wykorzystać Alice do dywersji. A. W sytuacji, gdybyśmy chcieli odwrócić uwagę sprzedawcy, Alice by to pewnie rozrzuciła. Ale kurde, nie bawmy się w takie rzeczy, naprawdę. Tutaj kamera. I druga chyba w tamtym rogu, patrzcie. Nie no, kradzież nie wchodzi w grę. Tu jeszcze coś jest. Ale to wszystko jest do kupienia. Nie będziemy tego kraść. Ciężka sprawa, naprawdę. Mi też jest kurde ciężko, bo najchętniej bym dał jakieś jedzenie Alice w tym momencie, ale... Jaki to by był dla niej przykład w tym momencie, gdybyśmy od razu po wydostaniu się z domu zdecydowali się... O! Zdecydowali się na kradzież. Nie, 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 nie. Ja tylko oglądam. Odłóż to. Kurde. Naprawdę. Tutaj jedyne, co mogę zrobić, to właśnie okraść tego sprzedawcę. Okraść ten sklep. Nie, spróbujemy czegoś innego, Alice. Idziemy. Przynajmniej się ogrzałaś tutaj, a na razie idziemy dalej. Martwi mnie tylko to, że do przecięcia tego ogrodzenia mamy w tym miejscu właśnie odpowiednie narzędzia. Liczyłem, że jednak je gdzieś znajdę.
Aj, tutaj nie ma przejścia. Chodź, wracajmy. Ale jeszcze z tej strony chciałem się też rozejrzeć. Zdaje się, że tu był ten parking chyba, tak? Dokładnie. Mam nadzieję, że mogę się tutaj dostać. Może to będzie jakieś rozwiązanie. Iść spać w porzuconym samochodzie. No, na pewno wygodnie by nie było. Jakoś super bezpiecznie też pewnie nie. Ale zawsze to coś, kurczę. Na jedną noc, żeby zostać. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja. Mamy z tej strony coś. A patrzcie. Jest. Widzicie, czyli nie musieliśmy wcale kraść. No i bardzo dobrze. Gdzie jest Alice? Gdzie ona się schowała? Już kurde. A tu jesteś, dobra. To nawet dobrze, że się schroniłaś. No tu mamy to auto, tak? Chyba jest pusty. Dobra, nie będziemy teraz zbijać szyby. Mimo, że jest to auto opuszczone, ale tutaj też mamy ogrodzenie. Czyli tędy też mogę przeciąć, tak jak i z tamtej strony. Właściwie to tutaj by było bezpieczniej. Jak tak teraz o tym myślę, to by było chyba najlepsze teraz rozwiązanie, no bo na motel nie mamy pieniędzy, a kraść nie będziemy. Jeśli chodzi o samochód, to jest jakieś wyjście, ale opuszczony dom z jednej strony kusi. O ile oczywiście będziemy w stanie się upewnić, że faktycznie jest opuszczony. Skoro już znalazłem tutaj co trzeba, to sprawdźmy to i spróbujmy tutaj przejść. Wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. No kurczę. Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu na przyszłość. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Znajdź drogę do środka. Kurde, no cały czas się zastanawiam, czy to jest dobre rozwiązanie, no... No póki nie sprawdzimy, to się nie upewnimy, ale... Czemu nie mogę teraz trzymać Alice za rękę, bo... Jednak wolałbym ją mieć przy sobie cały czas. Muszę ją obserwować. Nie chciałbym jej w tym momencie zgubić, na pewno. Patrzcie, z tej strony można się było dostać, ale... Wydaje mi się to gorszym rozwiązaniem, bo od strony ulicy jeszcze ktoś by zauważył. Byłby problem. Dobra, co my tu mamy? Tego nie ruszymy. Nikogo nie widać, ale dom może być spory. Tak, tylko że zamknięte. Alice? Alice! Jezu, no co jest? Poważnie. Jezu. Czekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. O mój Boże. To przecież tylko dziecko, nie zrobić krzywdy. Ale że android? Tylko dziecko? Nie, nieprawda. A bez znaczenia. Może skrzywdzić Ralfa. Czemu on to robi? Nie wiem, co takiego ludzie ci zrobili, ale ona nie miała z tym nic wspólnego. Wszyscy ludzie są źli. Ale Ralf nie pozwoli, żeby znów go skrzywdzili. Nie, nie pozwoli na to. Ale widzicie jego twarz? Myślałam, że dom jest pusty. Chciałyśmy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? Ojejku, to jeszcze gorzej wygląda niż myślałem. Dobra, trzeba go jakoś uspokoić. Nie musisz się nami przejmować.
Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Wybaczcie Ralfowi. Ralf miewa problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Okej, zostać czy nie zostać? No mam nadzieję, że możemy. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już! Już, śmiało! Tędy! Ralf mieszka tu od kiedy uciekł. Ralf nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralf się chowa i czeka, aż pójdą. Kurde, zaczynam się zastanawiać, czy dobrze robię, że tu wchodzę, bo dziwnie się on zachowuje. Chodźcie! Możecie się tu rozgościć. Ralf pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać. Ale jest zajęty. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień. Dla Alice to się wydaje najlepsze możliwe rozwiązanie w tym momencie, jeśli nie chcemy jej uczyć łamania prawa, jeśli nie chcemy jej uczyć kradzieży. No bo jeszcze w obwodzie było to auto, ale z drugiej strony tam też przecież moglibyśmy być zagrożeni. Jeśli mam się Ralfa obawiać, to równie dobrze i tam mógłby nas zaatakować, a mam nadzieję, że jak teraz porozmawialiśmy z nim, no to mimo, że jest po przejściach, to jednak nie zrobi nam krzywdy. Zresztą liczę tutaj też na to, że Kara będzie cały czas miała wszystko pod kontrolą. Dobra, jest tutaj parę rzeczy do zrobienia, jak widzicie. Mamy drewno. Jeszcze znajdź trochę papieru. Ale najpierw może odłóżmy drewno, co? Jeśli uda nam się napalić w kominku, no to też będzie super sprawa dla Alice, no bo w aucie byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Tutaj jednak mogłoby się trochę ogrzać. To jednak nieporównywalnie większy komfort w porównaniu do tego, co mielibyśmy w tym opuszczonym pojeździe. Tam jest jeszcze coś po tej stronie. Nie no, wychodzić nie będę przecież. Nie zostawię tutaj Alice. Jeszcze w ogóle bym poszukał tego Ralfa. Mimo wszystko. Na razie jednak rozpalmy, żeby trochę się ogrzała Alice. No proszę, udało się, więc naprawdę to jest bezcenne, że tutaj trafiliśmy w tym momencie, że udało się tutaj ognisko rozpalić. Alice zdecydowanie powinna się teraz lepiej poczuć. Nie wiem, czy on tutaj poszedł, czy w końcu na górę. Tu jest. Możesz w mordę. Ale patrzcie na to. Czy ja zrobiłem dobrze wchodząc tutaj? On pisze na ścianie to samo, co ten wcześniejszy android w trakcie tego epizodu z Connorem. Też jest Era 9. I am alive. Mordę. Era 9. Co to znaczy? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. Nie wiem. Przerażasz mnie, gościu, naprawdę.
Najlepsze jest to, że on chyba naprawdę nie wie, czemu to pisze. Po prostu robi to samoistnie. Bez większego celu. A więc ten temat RA9 jest bardzo ważny, skoro już się, kurczę, w kolejnym epizodzie pojawia. Trzeba to koniecznie zbadać, jeśli tylko będziemy mieli możliwość. Dobra, czyli najwyraźniej tutaj mamy kod do zabrania, ale jeszcze wszedłbym na górę. Upewnił się, czy nie ma tutaj jeszcze czegoś, co mogłoby nam pomóc, albo ewentualnie, czy nie ma też jakiegoś niebezpieczeństwa czyhającego tutaj na nas. Tutaj w łazience nic ciekawego. Przejdźmy jeszcze do sypialni najwyraźniej. No zdecydowanie widać, że dom jest opuszczony od dawna. Tutaj nie mogę wejść, tak? Ale tu jest jeszcze. Nie no, niczego tutaj nie znajdę. W takim razie schodzimy. Bierzemy koc i przygotujmy Alice do spania. Ważne, żeby trochę odpoczęła. Zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku Kary. No, ona jest androidem, więc spać przecież nie musi. Ale pytanie, jak jest ewentualnie z zasilaniem w przypadku takiego androida. Czy jakoś musi się regenerować? Też w sumie tego nam tutaj twórcy nie wyjaśnili. Tym bardziej jest to zastanawiające, jak to wygląda w przypadku androida takiego jak Kara, który objawia coraz więcej tych cech ludzkich. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłam. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Nie no, koniec końców, mam nadzieję i myślę, że jednak dobrze, że tutaj trafiliśmy. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Nie obwiniaj się, Alice, to nie twoja wina. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecujemy, oczywiście. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze. Oczywiście. To naprawdę Kara jest dla Alice taką zastępczą mamą. Tym wszystkim. W ogóle Alice ze wszystkich trzech bohaterów tej gry wydaje mi się najbardziej ludzka. Znaczy się Kara, chciałem powiedzieć, wydaje mi się najbardziej ludzka. Przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. Nie czuć aż tak bardzo, że jest to android. Spróbuj usnąć. Połóżmy się obok niej. Po pierwsze, żeby mieć ją cały czas na oku, a po drugie, żeby też czuła się bezpiecznie. No i właśnie, jak to z tobą, Kara, jest, że przecież nie musisz spać, więc czy teraz jakoś się regenerujesz? Wow, patrzcie, ile tego było tutaj, w tym rozdziale. Nieźle, co? O kurde, to jest chyba najbardziej rozbudowane drzewko decyzji jak do tej pory. Ale co się dziwić, skoro mieliśmy tyle różnych możliwości. Dobra, weźmy sobie oczywiście statystyki globalne. Opuść autobus i tutaj się zaczęło. Weszliśmy do supermarketu.
No i tam właśnie nie zdecydowałem się na kradzież. No, zdecydowanie to by było dla mnie przegięcie. Mimo tego, że znaleźliśmy się w takiej ciężkiej sytuacji, ale musieliśmy poszukać innego jakiegoś wyjścia i myślę, że dobrze ostatecznie jednak trafiliśmy. Tutaj w pralni też można było zabrać z kolei ciuchy, które przydałyby się, gdybyśmy chcieli wejść do motelu. Ale zwróćcie uwagę, że aby wejść do motelu, to musielibyśmy zarówno ukraść ubrania, jak i pieniądze ze sklepu. Kurde, to już naprawdę była fatalna sprawa. Też jestem ciekaw, jakby na to zareagowała sama Alice. Na pewno bym jej nie chciał uczyć takich złych zachowań. No my tutaj właśnie zdecydowaliśmy dostać się na parking. To znaczy opuściliśmy go, bo nie skorzystaliśmy z auta. To by było tutaj w prawo. Zamiast tego przeciąłem ogrodzenie parkingu i dostałem się do tego opuszczonego domu. I tutaj widzicie, jak kolejne decyzje się kształtowały na przestrzeni tego rozdziału. No naprawdę, to było ciekawe, bo sam właśnie się zastanawiałem, jak to się dalej potoczy, jeśli chodzi o historię Kary oraz Alice po tym, jak uciekły z domu Todda. Jakoś sobie radzą, ale pytanie, co w kolejnych dniach. No to zapowiada się naprawdę ciekawy wątek w tym momencie. Zobaczymy w kolejnych odcinkach, jak to się dalej potoczy. Dajcie znać, jak się wam ten materiał podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli film przypadł wam do gustu. I do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. Cześć!